Siemanko, z tej strony Kulturalny Lis, a dzisiaj rozpoczynę nową serię tym odcinkiem, czyli serię pod tytułem Gotuj z Liskiem. I tak, dzisiaj zrobimy sobie sandwicze tradycyjne, jak tak to nazwę. Pierw to musimy podłączyć naszego sandwicha, albo do robienia tostów, nie wiem, a kto tam woli, ja mówię na to sandwicze. Podłączamy profesjonalnie do kontaktu. I niech to się rozgrzewa. Jak się zapali ta lampka, możemy wkładać. Potrzebujemy talerza. Potrzebujemy też chleba. I sera. Ciekawe, czemu jest tak rozwinięty. Albo robiłem. Śmieszna historia. Robiłem sobie. Mówię, kurde, głodny jestem, trzeba śniadanie zrobić. No i... no ten... Słuchaj, sięgam, wszystko już wysięgam, mówię, a może zrobię serię, może widzowie, niektórzy nie potrafią zrobić sobie jakieś tam kanapki, to będziemy robić wszystko, frytki, od wszystkiego zaczynamy, tam przystawię, dobra. Wyciągamy ser i kładziemy pod chleb. O, jak widać się pali, czyli możemy już otworzyć sandwicha. Ser jakoś poprawić, kładziemy, uwaga, żeby się nie oparzyć, bo jest mega gorący, bierzemy kolejny ser. I kładziemy tutaj. Przymknąć. To mi się przymkło, super. No, good, good. Resztę chowamy. To jest mniejszego tego. Kurde. To ja tu wszystko sprzątam i po cięciu zobaczycie nasze rezultaty. Nie pomyślałem. Chyba każdy wie, że podczas jedzenia trzeba się czegoś napić. Pomyślałem o tym. I napijemy i wlejemy. Wy możecie wlać sobie sok, wszystko. Ale ja wleję sobie kolę. Proszę zobaczyć, jak ładnie. O, pijane. Niech padnie. Oto nasze rezultaty, jak to się mówi. No zaraz odłączymy. Proszę zobaczyć, piękne sandwicze. Teraz, żeby się nie oparzyć, najlepiej czymś takim. O, ser się przyklei. To zamykamy, tak żeby nie trzasło. Dodajemy do mycia. I teraz trzeba wyjąć to z wtyczki. Wygląda pysznie, ale chyba o czymś zapomniałem. Tak, o keczupie. Albo o sosie. Ja preferuję sandwicze z keczupem. No. Więc to jest bardzo pyszne. Jeszcze picie podane, perfekto, nie? Muszę zobaczyć. No i to jest bardzo pikne z keczupikiem. Ale jeżeli chcecie zaszaleć, to możecie dodać sosu czosnkowego z umiarkiem. Proszę. O, jak ładnie. No. I mamy pyszne sandwicze. A la lisek. Sandwicze liska, polecam. Bardzo dobre. Proszę zobaczyć, jak pysznie wyglądają. Mniam, mniam.
Dobra, ja się biorę za zajadanie pysznych sandwiczy, a was zapraszam na kolejny odcinek z tej serii, jaki kurde innej. Cało się ubrudziłem. Trzeba będzie to wyczyścić, dobra. No, zapraszam was. No i polecam. Lisek, nie? Bardzo dobre picie. Malanowski fle. Zapraszam. Cześć. Jak to piękne jest. Kurde.